Witajcie moi drodzy, 51 odcinek Listów od Widzów. Zapraszam Was na obejrzenie właśnie tego odcinka. Zaczynajmy. Ale nim otworzymy sobie paczkę, zaraz Wam pokażę jaką... Mam tu taką paczkę, ona przyszła do mnie bodajże w listopadzie, nie jestem pewna, także czas ją otworzyć. Tu sobie wpiszcie już adres do mnie, tam możecie do mnie coś wysyłać, ja wszystko nagrywam, odbieram, wszystko jest na kanale. Ale nim ją otworzę, poproszę Was, kochani, o zostawienie łapki w górę pod tym filmikiem, kliknijcie lajka oraz oczywiście o zostawienie subskrypcji na moim kanale, bo zbliżamy się wielkimi krokami do 100 tysięcy, kochani. Jeszcze tu Wam na dole dam mój adres, który i tak przed chwilą tam widzieliście, ale dobra. Oraz mój Instagram, na który też serdecznie zapraszam. No i myślę, że możemy otwierać sobie tą paczuszkę. Na pierwszy rzut oka mamy masę tutaj kopert posklejanych, ponumerowanych. Wszystko będziemy otwierać, ale najpierw dokopię się tutaj listu. Kochani, mam list. Otwierajmy go i przeczytajmy go. Hej! Będziesz miała to wszystko w i na kopercie numer 1, ale od razu piszę, że nazywam się Oliwia. Oliwia, bardzo Ci dziękuję za ten list już na tym miejscu. No i Cię serdecznie pozdrawiam. Przejdźmy dalej do listu. A, i to takie pomarańczowe coś, czyli ta pomarańczowa wstążka, to szalik. Oczywiście chodzi mi o rzeczy dla Krystal w kopercie numer 5. Przepraszam za błędy ortograficzne. Oliwia, fajnie wszystko ponumerowałaś. Instrukcja jest, także zabierajmy się do otwierania koperty numer 1. I koperta numer 1 to jest właśnie ten list, o którym wspominałaś w tamtym. To jest jakby co, nazywam się Oliwia. W środku króciutki list. Droga słodka Bello, to moja pierwsza paczka do Ciebie. Mam nadzieję, że Ci się spodoba. PS, przepraszam za błędy ortograficzne i pozdrowisz mnie proszę. Droga Oliwio, pozdrawiam Cię serdecznie. Jest mi niezmiernie miło, że postanowiłaś do mnie napisać i wysłać tą super paczkę. No i przejdźmy już do tych naszych tutaj kopert. Dwójka jest dla Emila i mamy dopisane do wywaru. Hejka dzieciaki, co tam u Was słychać? Słyszałem, że coś niby do wywaru jest mojego. Przyda mi się, muszę wykurzyć Toda w końcu. I w środku mamy oto takie trzy rzeczy. Złoty nietoperz. Następnie mamy oczy czarownicy. Oraz kryształ. Nie, otwierajmy to, otwierajmy! I najpierw mamy oczy czarownicy. Nie, ale świetne! Będą idealne do mojego wywaru! Ostatnio takich szukałem, ale nie było. Teraz mam zapas. Teraz złoty nietoperz. Nie, jeszcze lepszy. No i ostatni fioletowy kryształ. O, no proszę! Założę się, że ten nietoperz będzie smakował paskudnie. Temu nadaje się idealnie do wywaru. Dzięki wielkie, Oliwia! Teraz koperta numer 3 jest dla Ludzka. Witam, witam i o wakacje pytam, dzieciaki. Ja już czekam na wakacje, a wy? I w środku mamy kulę do wróżb. Nie, faktycznie kula do wróżb. Uwielbiam wróżyć. Zobaczymy, co mnie czeka w przyszłości. Może będę milionerem, tak jak Emil. A może się ożenią, albo nie. Wolę zostać singlem. Dzięki! Czwórka jest dla Honoraty do kuchni. Ciekawe, co tym razem do mnie przyszło. Uwielbiam wszelkie kuchenne rzeczy. Kocham gotować. I Honorata dostała fioletowe babeczki, jabłko oraz sałatę. Och, świetnie. Kocham warzywa. Ostatnio jestem fit, także robię sobie różnego rodzaju sałatki. Ten prezent jest idealny dla mnie. Dziękuję, Oliwia. Piąteczka leci dla Krystal. Cieszę się, że coś do mnie również przyszło. Ciekawe, co dostanę. I Krystal dostała naprawdę masę super rzeczy. Mamy tutaj ten wcześniej wspomniany pomarańczowy szalik, mamy łańcuszek, mamy grzebień, mydełko w płynie, kryształ oraz medal i niebieską kulkę. Oraz instrukcję do szalika. Przeczytajmy to sobie jak najbardziej. Najpierw łapiesz za dwa końce wstążki, potem trzymasz jeden koniec, a za drugi ciągniesz. Zakładasz na LPS i koniec. A, i powtarzasz to samo, jak chcesz ściągnąć. Fajna instrukcja obsługi, na pewno się zastosuję do tego. I dziękuję bardzo za taki super prezent. Szóstka jest dla Logana i to jest coś wartościowego. O mega, jak super, do mnie coś wartościowego, ciekawe co to będzie. Co tam u Was, kochani, tak w ogóle? I Logan również dostał fioletowy kryształ. Wow, ale jest super! Założę się, że on jest drogocenny. Może go gdzieś sprzedam i wymienię na pieniądze.
Tymczasem go schowam, bo Honorata kocha kamienie drogocenne i te z Afryki. Dziękuję bardzo! Siódemka to pytania do zakręconych i wyzwania. Okej, tu mamy wyzwania i pytania. Pierwsze są dla Lucka, co zwykle dodaję do swoich wywarów. Ja osobiście nie robię wywarów. Ja jestem tylko pomocnikiem Emila. To on jest wielkim znawcą i on tylko wie, co tam dodawać. Ja mu tylko podaję składniki. Zazwyczaj to najbardziej obrzydliwe składniki na świecie. Nawet nie będę wymieniać. Drugie pytanie jest dla Krystal. Twój ulubiony kolor? Moim ulubionym kolorem jest jasnoróżowy. Kocham taki ładny, pudrowy róż. Trzecie dla Logana. Czy lubisz wywary Lucka? Lucek ich nie robi, ale mój dziadek je robi, ale nienawidzę ich, są obrzydliwe. Nigdy ich nie piję. Jakbym je wypił, to bym się pewnie rozchorował. Są paskudne, a pachną jeszcze gorzej. No i jeszcze wyzwanie dla Logana jest. Idź zaprosić Zdzisława na herbatkę. Ale ja się boję, jak ja to mam zrobić? No dobra, ale spróbuję dla ciebie, Olivia. A co chodzi? Co się dzieje? Proszę pana, bo ja bym chciał pana zaprosić na herbatę. Nie zawracaj mi głowy, szczeniaku, jestem zajęty. Nie wiem, po co w ogóle mnie tu wołaliście. Grałem w partyjkę brydża z resztą bulterierów. Nie zawracaj mi głowy, nie mam teraz czasu. Do widzenia. To było trudne wyzwanie, Olivia, ale robiłem, co mogłem. Widziałaś sama. Wyzwanie dla Megan. Załóż najśmieszniejsze ciuchy i idź w nich na miasto. Wow, dosyć śmieszne to zadanie, ale najpierw bym musiała znaleźć moje najśmieszniejsze ciuchy, a mam ich dosyć sporo w garderobie. Teraz na szybko nie jestem w stanie ich wygrzebać. Jedyne, co mogę ci obiecać, to, że na następny odcinek przebiorę się śmiesznie, przyjdę do Logana i wyjdziemy z nim na miasto. Obserwuj każdy odcinek, to zobaczysz. I ostatnia, ósma koperta jest dla mamy Emila. O co chodzi, drogie dziecko? Co przysłałaś? I Francesca Balbina dostała list, kamień oraz poduszkę. Przepiękna poduszka. Dziś położę na niej swoją starą głowę. Kamień schowam i nie oddam. Widać, że jest wiele wart. A list zaraz sobie przeczytam. I w liście mamy napisane: życzę, żeby Emil niedługo polubił Toda i żeby przyjechał do was szybko. Też bym bardzo tego chciała, Olivia, ale nie wiem, czy to się stanie. Emil jest bardzo zacięty i uparty, nienawidzi mojego narzeczonego. Ale może czas to zmieni, zobaczymy. Tymczasem bardzo ci dziękuję. No i to by było na tyle, kochani, z paczki od Oliwii. Bardzo ci dziękuję jeszcze raz, Olivia, oraz cię pozdrawiam. A wy jeszcze sobie spójrzcie, co tutaj w środku było. No i kochani, to na tyle w tym filmiku. Dziękuję wam za obejrzenie. Standardowo zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. No i kochani, widzimy się w następnych odcinkach. Wysyłajcie do mnie następne paczki, czekam na nie. Każdy jest na odcinku, także spokojnie. No i do zobaczenia w następnym. Pozdrawiam was i kocham, słodka Bella.